dobra, proszę Państwa, w Alicante też jest taka popularna ulica z grzybami. To jest pierwszy muchomorek, który miał na głowie Biedronkę, a drugi ma ślimaka. W 2013 roku część ulicy San Francisco w Alicante została przekształcona w kapryśną, fantastyczną krainę czarów z żółtymi ceglanymi drogami, domami z muchomorów i wysokimi grzybami. Jak podaje Google, celem tej inicjatywy było odmłodzenie ulicy i pomoc firmom w okolicy w stanie upadku gospodarczego. Posągi grzybów są dziełem artysty Sergio Martineza i kosztowały miasto Alicante około 66 tysięcy euro. Właściciele sklepów na ulicy są wdzięczni za dodanie posągów, grzybów i reszty dekoracji, ponieważ oznacza to gwałtowny wzrost liczby odwiedzających ich sklepy. A oprócz ślimaków mamy domki muchomorki, do których można sobie wejść i zrobić siku. Najbardziej. Wąskie uliczki, a w tych wąskich uliczkach piękne restauracje z pięknymi domami. Wydaje się, że wielu mieszkańców zapomniało o oryginalnej nazwie ulicy San Francisco i określa ją jako Mushroom Street. Pomimo stosunkowo niewielkiej długości, ulica szybko stała się jednym z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych punktów orientacyjnych w Alicante, przyciągając turystów z całego świata. Była opisywana na wielu blogach podróżniczych, cementując jej status jako obowiązkowego miejsca dla każdego odwiedzającego Alicante. To byłby chyba ostatni grzybek. Bo tam już go nie widzę. Także jest to jedna z wielu atrakcji w Alicante, które chyba już każdy będący i odwiedzający to miasto musi to zwiedzić. Od tako. Nic wielkiego, no ale to tak jak pojechać do Londynu i na Soho nie być. Byłem, ale nic nie widziałem, o czym mówiono.